Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Wojciech Kinasiewicz, Obywatele News. Moim i waszym gościem dzisiaj jest pan mecenas Michał Wawrykiewicz. A skoro jest tutaj pan mecenas, to spróbujemy porozmawiać o... Dzień dobry, dobry wieczór. O prawie. Jesteśmy w trakcie rozpoczynającej się epidemii, ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj o samym wirusie, a raczej o tym, co prawnie nam zgotowano i w jakiej sytuacji prawnej się znajdujemy. Została uchwalona ustawa, specustawa koronawirusowa. Po niej został wydany dekret ministra Szumowskiego. No i tu zdania prawników, jak rozumiem, są trochę podzielone. Część z nich uważa, że te akty prawne wprowadzają faktyczny stan nadzwyczajny, chociaż nie de jure. I w zasadzie konsekwencje z tego wynikające są takie, że wybory powinny być odroczone. I to jest jeden aspekt tego zagadnienia. Drugi aspekt to jest, powiedziałbym, gospodarczo-społeczny, co z tego wszystkiego wynika. Bo jeżeli byłby stan nadzwyczajny, to z tego co wiem, istnieje ustawa z 2002 roku, która reguluje przynajmniej w zarysie pewne zagadnienia. W tym przypadku, jak rozumiem, ona formalnie nie ma zastosowania, bo formalnego stanu nadzwyczajnego nie mamy. Mi się skojarzyło to, nie wiem czy słusznie, z sytuacją, jaką mieliśmy przy wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, gdzie w zasadzie on też był wprowadzony niezgodnie z nawet wtedy obowiązującymi regulacjami. Trochę taką sytuację mamy teraz. No więc pierwsze pytanie, czy to jest właściwa interpretacja, bo z tego, co się zorientowałem, one są też wśród prawników nie takie jednoznaczne. No, sytuację mamy odwrotną do 1981 roku, bo wtedy Rada Państwa rzeczywiście wprowadzając stan wojenny naruszyła ówczesne zapisy Konstytucji. Natomiast teraz w mojej ocenie władze obecne, czy to Rada Ministrów, czy Prezydent, bo to w zależności od tego, który ze stanów nadzwyczajnych jest wprowadzany, również naruszają ewidentnie Konstytucję, ponieważ sytuacja, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, jest bardzo poważna. No to trudno przeoczyć sytuację zagrożenia zdrowia, życia obywateli w takiej dużej skali, właściwie dotyczącej nie tylko Polski, ale całej Europy i dużej części świata. Więc trudno wyobrazić sobie bardziej nadzwyczajny stan. No oczywiście możemy sobie wyobrazić napaść zbrojną i wtedy mamy do czynienia z wojną, ale w tej chwili mamy do czynienia z pewnością, z punktu widzenia faktycznego, ale też i z punktu widzenia prawnego, z okolicznościami, które uzasadniają wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych. Artykuł 228 Konstytucji mówi o tym, że można wprowadzić na terenie całego kraju bądź jego części stan nadzwyczajny. Albo stan wojenny, albo stan wyjątkowy, albo stan klęski żywiołowej. Tutaj oczywiście zdania są podzielone, które przesłanki, znaczy przesłanki, którego ze tych stanów są spełnione w tej chwili, czy to jest bardziej stan wyjątkowy, czy to jest bardziej stan klęski żywiołowej, ale z pewnością jest to stan nadzwyczajny. A konsekwencją tego jest to, tak jak powiedziałeś wcześniej, że w tym czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego i 90 dni po jego zakończeniu nie można przeprowadzić ani wyborów do Sejmu, ani referendum, ani wyborów prezydenckich. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz, pokazuje, jak bardzo ważne jest przestrzeganie zasad państwa prawa, jak bardzo ważna jest praworządność i to, o co wszyscy razem się biliśmy od kilku lat. To nie jest abstrakcja, to nie jest jakiś wymysł, to nie są wyższe wartości, które nie mają styku z ziemią, tylko to jest konkret, bo w tej chwili władza wykonawcza, Rada Ministrów i Prezydent decydują faktycznie o tym, jak zakwalifikować prawnie sytuację z koronawirusem i czy w związku z tym można przeprowadzić wybory, czy nie. No, na pierwszy rzut oka każdy racjonalnie patrzący na tę sytuację może powiedzieć, że nie można przeprowadzić w takiej sytuacji wyborów. No właśnie, restrykcji. Bo tutaj jest kilka aspektów oczywiście, a już pomijając same wybory,
Teraz mamy do czynienia z sytuacją taką, że ludzie tracą pracę, firmy będą bankrutowały i w zasadzie ci ludzie zostają całkowicie bez ochrony. I krótko mówiąc, panie mecenasie, czy pan zechciałby mnie reprezentować wobec, jak rozumiem, Skarbu Państwa w tym przypadku, w procesie o odszkodowanie? Bo ochrony prawnej, takiej wprost wynikającej z ustaw, nie mam. No tak, tak. Jest ewidentnie pokrzywdzony obywatel tym stanem rzeczy, z którym mamy do czynienia teraz, czyli tym zaniechaniem w zakresie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, bo konstytucja, wracamy znów do konstytucji, do źródła, konstytucja w takich sytuacjach również chroni obywateli, chroni ich prawo do rekompensaty, do słusznej rekompensaty, jeśli na przykład jego prawo własności zostanie ograniczone, jeśli straci pracę, jeśli w jakikolwiek inny sposób ucierpi ze strony państwa. Nie, no to państwa. Prosta sprawa jest. No, prowadzę knajpę, zatrudniam pracowników, w tej chwili nie mam żadnych dochodów. No więc w związku z tym, że nie mamy tego stanu nadzwyczajnego, to będziemy się posługiwać, bo nie mam wątpliwości, że jeszcze w trakcie tej epidemii, a także po tym, jak to się, miejmy nadzieję, szybko zakończy, no będziemy mieli dziesiątki, setki, miliony spraw w sądach, miliony sporów, także ze Skarbem Państwa. I będziemy musieli znów, tak jak do tej pory, nie mogąc na przykład korzystać z Trybunału Konstytucyjnego z oceny konstytucyjności ustaw, teraz nie będziemy mogli korzystać z instrumentów, które daje nam konstytucja w stanie nadzwyczajnym, więc będziemy musieli korzystać z innych instrumentów prawnych przewidzianych przez prawo cywilne, tak? Czyli będziemy musieli powoływać się na siłę wyższą, na klauzulę rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajną zmianę stosunków. I oczywiście, a to są koszty i czas. To jest oczywiście większa ekwilibrystyka prawnicza, mniej oczywiste roszczenia, gorsza pozycja obywateli, więc państwo nie dość, że chroni swoje interesy polityczne, nie wprowadzając tego stanu nadzwyczajnego, to pogarsza sytuację prawną obywateli w ich codziennych sprawach, niezwiązanych zupełnie ani z wyborami, ani z polityką. Ale ważna kwestia, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która koniec końców będzie zatwierdzać ważność tych wyników. Teraz widać, po co było między innymi przejęcie kontroli nad Sądem Najwyższym, przejęcie tych najważniejszych kompetencji Sądu Najwyższego przez tę izbę, czy te izby, nad którymi ma z kolei kontrolę obecna władza. Bo będzie wiadomo, że jeśli te wybory będą co do nich bardzo duże zastrzeżenia, bo będą w związku z tą sytuacją, o którą rozmawiamy, to ta izba można się spodziewać, że orzeczy tak, jak sobie obecna władza i prezydent tego życzy. Więc to jest ogromne zagrożenie, dlatego że z kolei prerogatywy prezydenckie, jak wiemy, są bardzo poważne i funkcjonowanie w obrocie prawnym prezydenta, który został wybrany w sposób nieprawidłowy, a jego wybór został zatwierdzony przez nieprawidłowy organ z punktu widzenia konstytucji, z punktu widzenia standardów europejskich, tworzy nieprawdopodobny, nie wiem czy możliwy jeszcze do odkręcenia w przyszłości, chaos prawny, bałagan. No i znowu na samym końcu są obywatele, którzy są najbardziej pokrzywdzeni na tym wszystkim. No właśnie, bo tutaj są obywatele, którzy są najbardziej pokrzywdzeni w tym wszystkim. A czy ty masz jakąś wiedzę lub intuicję, jak to się stało? Bo ja pamiętam proces uchwalania tej ustawy, jak wszyscy sobie wzajemnie dziękowali za współpracę, szybkość i tak dalej, że taki bubel przeszedł w zasadzie, praktycznie rzecz biorąc, ja pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to były jakieś głosy tylko przeciwne chyba Konfederatów, w zasadzie jednogłośnie przeszedł w Sejmie. Nikt nie zwrócił na uwagi na to, że to jest niekonstytucyjne? No, nie znam szczegółów tych kulisów przeprowadzania tej ustawy, ale wydaje mi się, że po prostu opozycja była pod takim pręgierzem, takiego szantażu politycznego, moralnego, że jeśli nie będzie szybko współdziałać z władzą w uchwaleniu takiej specustawy, no to będzie posądzona o działanie przeciwko obywatelom, przeciwko ochronie ich
bezpieczeństwa związanego z epidemią, co nie jest prawdą, bo właśnie teraz widzimy, że taki bubel, że taka ustawa, która no, tak naprawdę działa przeciwskutecznie, jeśli chodzi o ochronę praw obywatelskich, no, trzeba było przeciwko temu protestować. Znaczy, tu wyraźnie widać, że te, żeby mówić prawa obywatelskie, o których mówimy, nie są abstrakcją. No nie są, absolutnie. One leżą na stole teraz. One leżą na stole, one są w portfelach, one są w garnkach, że tak powiem, ulokowane. I konsekwencje tego wszystkiego mogą być bardzo trudne. Ja jeszcze raz wrócę do pytania. Czy da się niejako, uważasz, dałoby się w tej chwili to, ten stan niejako sanować i gdyby jednak taki stan nadzwyczajny jakoś został w tej chwili wprowadzony? Jest to w ogóle prawnie wyobrażalne jeszcze? No, mamy do czynienia z dwoma aspektami. Pytasz się o to, jak to będzie można potem sanować, odkręcić. No, jeśli jest wola, gdyby była wola polityczna, no to oczywiście można to zrobić. Znaczy łatwiej jest to zrobić, dlatego że można się odnieść ustawą obecną do skutków działań czy też zdarzeń, które z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. Więc można to łatwiej zrobić, ale jeśli władza będzie dalej oponować takiej sytuacji przez swoją czystą kalkulację polityczną związaną z wyborami, no to sprawy te będzie można próbować naprawiać, odkręcać wyłącznie w sądach. No i teraz znowu wracamy do naszej dyskusji z ostatnich kilku lat na temat wolnych sądów, na temat tego, po co są niezależne sądy. No bo w sytuacji, w której te sądy są jednak już pod ogromnym pręgierzem władzy, są pod pręgierzem całego nowego systemu dyscyplinarnego i sędziowie mają coraz większe powody ku temu, aby się bać. Stracili ten pancerz państwowy tej ochrony swojej niezawisłości, w związku z czym jeśli sądom przyjdzie teraz orzekać przeciwko skarbowi państwa, a z pewnością będziemy mieli setki tysięcy albo miliony spraw przeciwko skarbowi państwa, no to teraz te sądy będą musiały znów mierzyć się, sędziowie będą musieli się mierzyć z ogromnymi rozterkami, jak orzekać, żeby z jednej strony nie spotkać się z represją ze strony państwa, bo widzimy, że tak to działa w ostatnich latach, a z drugiej strony, żeby nie naruszać praw obywatelskich. No jest to sytuacja niezwykle trudna, która pokazuje, jak wielką, ogromną rolę w ochronie praw obywatelskich pełnią sądy niezależne, wolne od nacisków politycznych. Dziękuję bardzo. To nie wyczerpaliśmy tematu. Mam nadzieję, że nie odmówisz wizyty w najbliższej przyszłości. Tym bardziej, że sytuacja będzie dynamiczna. Sytuacja jest dynamiczna, a jeszcze nie poruszyliśmy istotnego wątku, mianowicie wątku dotyczącego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który w zasadzie powinien nastąpić już. Już, tak, w najbliższych dniach. A mamy, no myślę, że przesunięcie co najmniej do Wielkanocy i zobaczymy, jak sytuacja się będzie dalej rozwijać. A kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego kończy się w zasadzie za miesiąc. Za miesiąc. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.